W sobotę 19 listopada w Zduńskiej Woli w markecie spożywczym ochrona sklepu ujęła za linią kas kobietę, która razem ze swoim partnerem kradła alkohole różnych marek. Pracownica ochrony zauważyła, że oboje z wózka sklepowego wyjęli swoje torby, do których wcześniej wkładali alkohol, i kierowali się w stronę wyjścia. Wtedy ochrona zareagowała, ujęła kobietę i została powiadomiona o tym policja. 22-letnia mieszkanka Legnicy tego samego dnia usłyszała zarzut kradzieży na kwotę ponad 900 zł. Odzyskany alkohol powrócił na sklepowe półki. Zduńskowolscy policjanci zajęli się ustalaniem danych mężczyzny. Okazało się, że partner kobiety to 41-latek, również mieszkaniec Legnicy. Mężczyzna został zatrzymany i następnego dnia w Legnicy usłyszał zarzut kradzieży alkoholu na kwotę ponad 1600 zł. Za takie przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, ponieważ mężczyzna działał w recydywie, musi liczyć się ze zwiększonym wymiarem kary.